Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Nie milkną echa ucieczki z Polski Tomasza Szmyta, sędziego II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sędzia Szmyt poprosił władze Białorusi o opiekę i ochronę. W każdym razie tak poinformowała białoruska agencja prasowa Biełta. Nie milkną echa, jak to się mogło stać, że sędzia, który miał dostęp do informacji niejawnych, który orzekał w sprawach z udziałem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby kontrwywiadu wojskowego, komendanta głównego policji, który orzekał w sprawach odwoławczych, jeśli chodzi o przyznanie poświadczeń bezpieczeństwa do tajemnic NATO i Unii Europejskiej, mógł właśnie wyjechać, wyjechać na Białoruś i pozostaje teraz pod opieką tamtejszych służb specjalnych. Jak to się mogło stać? No, szanowni Państwo, ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie, jak to się mogło stać, i moim zdaniem to, co widzimy na przykładzie tego kazusu, tego przypadku. Tomasza Szmyta, pokazuje jak bardzo mocno zepsuty jest aparat państwa polskiego, jak bardzo został, to zepsucie jak bardzo pogłębiło się w ciągu ostatnich 8, 8 lat, a dwa ostatnie lata tak naprawdę to jest apogeum tej zgnilizny, jeśli chodzi o nadzór nad służbami specjalnymi, zadaniowanie służb specjalnych i tak dalej. Moim zdaniem głównym, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest rozpętana, przez Prawo i Sprawiedliwość, przez takich ludzi jak pan Żaryn, pan Cenckiewicz i wielu innych, szpiegomania i agentomania. Poszukiwanie wszędzie tak zwanych, przepraszam za kolokwializm, ruskich szpiegów. Etykietowanie Przeciwników politycznych mianem ONUC, ruskich ONUC, ruskich agentów. Każdy, kto w ciągu ostatnich dwóch lat nie zgadzał się publicznie, nie zgadzał się na bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, był natychmiast etykietowany jako ruski agent, ruska ONUC. Rozkręcono całą szpiegomanię, całą agentomanie, skoncentrowano pracę służb na Błahostki na walkę informacyjną z przeciwnikami politycznymi rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wykorzystywano niestety służby specjalne do rozgrywek partyjnych. Służby specjalne w Polsce stały się zakładnikiem walki partyjnej, walki wewnątrzpolitycznej. Wykorzystywano Pegasusa, inne oprogramowanie szpiegowskie do, do właśnie inwigilacji opozycji i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, rozproszono działalność służb specjalnych, rozproszono. Rozproszono działalność kontrwywiadu, który koncentrował się na różnego rodzaju pobocznych, pobocznych kwestiach. Co więcej, wpuszczono do Polski kilka milionów obywateli Ukrainy, z których część, no, wiemy, że była zaangażowana w różnego rodzaju działalność przestępczą. Wiemy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła kilka siatek szpiegowskich, właśnie złożonych z obywateli Ukrainy. Takie rozproszenie działań służb specjalnych, takie zaabsorbowanie walką partyjną, yy, taka nakręcona szpiegomania i agentomania przeciwko wszystkim tym, którzy ośmielili się mieć własne zdanie na temat na temat właśnie wojny na Ukrainie, tego, aby nie wciągać Polski do tej wojny, aby nie wspierać militarnie Ukrainy, państwa, które stawia pomniki ludobójcom na narodzie polskim, Banderze, Szuchewiczowi, wielu innym. Ci ludzie byli inwigilowani, wobec tych ludzi były robione różnego rodzaju szykany ze strony aparatu państwowego. Ten aparat państwowy był zaangażowany w zupełnie niepotrzebne działania. W zupełnie niepotrzebne działania. Widzimy już dzisiaj po dwóch latach a także Ukraina nie ma naj... od samego początku, nie miała najmniejszych szans na to, aby tę wojnę wygrać. Trzeba było wspierać mediację, trzeba było wspierać jak najszybsze pokojowe zakończenie tego konfliktu, a to było możliwe już wiosną 2022 roku. Władze Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego, ludzie tacy jak pan Kamiński, pan Żaryn, no, nakr woleli nakręcać szpiegomanie, woleli nakręcać agentomanie, poszukiwać wszędzie ruskich agentów, a jak się okazało pod latarnią jest najciemniej. To prawdziwi szpiedzy, prawdziwi agenci właśnie są ulokowani w aparacie władzy, w aparacie państwowym. Tego nie było widać, no bo zrobiono zasłonę dymną w postaci agentomanii, szpiegomanii, zaczęto niewinnych ludzi szykanować. I publicznie napiętnować, co w czym oczywiście prym wiódł pan Żaryn, jako jeszcze rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, i zrobiono taką właśnie zasłonę dymną, gdzie prawdziwi agenci, prawdziwi szpiedzy mieli, mieli się po prostu jak w raju, mogli spokojnie działać, spokojnie wykradać tajemnice państwowe, spokojnie przekazywać to obcym, obcym wywiadom. Myślę, że tego typu ludzi jak Tomasz Szmyt jest znacznie więcej w aparacie władzy, a za to odpowiadają konkretnie właśnie ci, ludzie, którzy nadzorowali służby specjalne w ciągu ostatnich lat. Ci ludzie swoją bezmyślną polityką nie tylko bezmyślnym wspieraniem Ukrainy, ale przede wszystkim dławieniem wolności słowa, niszczeniem jakichkolwiek prób dyskusji o charakterze strategicznym, o przyszłości państwa polskiego, różnych wektorach geopolitycznych. Ci ludzie właśnie doprowadzili do stworzenia doskonałego podglebia dla działań obcych służb specjalnych w Polsce. Mam nadzieję, że konsekwencje zostaną wyciągnięte. Nie tylko konsekwencje karne wobec osób nadzorujących służby specjalne w ciągu ostatnich lat, ale także jeśli chodzi o podejście do debaty w Polsce podejście do debaty strategicznej. Dzisiaj już doskonale widzimy, że to nie. Nie nasza wojna, wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Polska nie może dać się wciągnąć do żadnego konfliktu zbrojnego, ani na Ukrainie, ani na Bliskim Wschodzie, ani jakiegokolwiek innego. To jest w naszym żywotnym interesie: przetrwanie biologiczne naszego narodu, przetrwanie państwa to jest naszym strategicznym celem, a także zachowanie naszej suwerenności kulturowej. Zachowanie Przetrwanie, po prostu biologiczne narodu oraz zachowanie suwerenności kulturowej i zachowanie niepodległości państwa polskiego to są dzisiaj fundamenty. Potrzebna jest głęboka, strategiczna debata na ten temat, natomiast próba kneblowania ust wszystkim tym, którzy mają inne poglądy na temat kierunku rozwoju geopolitycznego państwa polskiego jest skrajnie niebezpieczne dla, dla, dla państwa polskiego i skrajnie niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa. I sprawa z tym, że PiS rozpętując szpieg Stworzył doskonałe warunki do rozwoju obcej agentury w Polsce, powinny być dzisiaj przestrogą. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009 książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej, trzeciej Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.